czy 39-44, 5 to nie była okupacja sowiecko-niemiecka plus ukraińska? Była. I temu nikt nie zaprzeczy. Czy od 44 roku do roku 2015, do obecnych wyborów, nie była to okupacja bolszewicka? Była. I nikt temu nie zaprzeczy. Dlatego, że czasy, skracając, urzędu UB, SB, WSI, to nie były czasy bolszewi? Były. Dlatego twierdzę, że nie wymknęliśmy się z tych kleszczy jeszcze. Nie, bo to będzie bardzo trudna rzecz. Dlatego, że banda bolszewicka, faszystowska i żydowska cały czas grabi, drenuje, drąży i plugawi nasz kraj. Ale do meritum wróćmy. A 12-13 manifestacje, manifestują patrioci, manifestują opozycjoniści. I nagle wśród tych opozycjonistów, czyli w skrócie nazwijmy ich KOD, nagle z tego KODu Mucha, chodź tutaj. Podchodzi redaktor do pewnej pani i ta pani mówi, że Jarosław Kaczyński jest kimś gorszym od Wojciecha Jaruzelskiego. Uzasadnia. Mam pytanie, czy Jarosław Kaczyński biegał po lasach i strzelał do żołnierzy wyklętych? Nie. To co gorszego mógłby zrobić od Wojciecha Jaruzelskiego? Pytam. Jeżeli jest gorszy, to proszę mi uzasadnić. Dlaczego? Ich uzasadnienie, kodowców, jest takie. Bo podpala Polskę. Dobrze. To jest wasze zdanie, ale w jaki sposób podpala Polskę? I tu kończą się ich argumenty. Bo tak powiedział Michnik, bo tak powiedział Niesiołowski, bo tak powiedział Alenina Paradowska, bo tak powiedział Morozowski, Lis itd. itp. i setki innych nadredaktorów. Był taki pan, który niedawno umarł, Kiszczak. Pracował w NKWD, bo informacja wojskowa to było NKWD. Sam zapukał do bram NKWD i poprosił o to, żeby go przyjęli. I potem taki jeden z drugim obrońca demokracji, nadredaktor, mówi, że to są ludzie honoru. Ludzie honoru, którzy własnoręcznie torturowali. Wydawali decyzje do tortur, do morderstw. Tak po wojnie, jak i w czasach UB i w czasach SB. Jeżeli to są ludzie honoru, nazwijmy ich krótko, rakarze i sadyści i mordercy, to ja nazywam się od dzisiaj Jaruzelski. No, taka jest logika. Nagle na to pojawiła się rzekoma demokracja i obalenie komunizmu. To był rocznik 89. Powstał rząd Mazowieckiego, gdzie, no nie chcę przekłamywać, ale gdzie 90% ludzi to byli właśnie komuchami. Oni byli z PZPR-u i ZSL-u, czyli również z komunistycznej partii, nazwanej dzisiaj PSL. No i SD jeszcze, to też jest komunistyczna partia. Na czele rządu stanął Tadeusz Mazowiecki, który, o ile pamiętam, nie wiem, czy on był w partii, ale był redaktorem czy zastępcą redaktora w wrocławskim tygodniku stalinowskim, typowym stalinowskim tygodniku, który nawoływał do ludobójstwa, do morderstw, do kaźni naszych żołnierzy wyklętych, jak i naszego kleru. I ten człowiek nigdy nie powiedział: biję się w serce,
Biję się w pierś, wyznaję grzech. Tylko do końca, jeszcze go widziałem u nadredaktor Stokrotki w programie .nad, gdzie powiedział, że podtrzymuje to, co robił całe życie i pisał. Czyli podtrzymuje to, że mordować, mordować i mordować. Towarzysz Geremek. W latach 60. miał swoje programy w telewizji. W swoich programach nawoływał do dalszej rozprawy. Tak naprawdę podziemie to już zniknęło 2 lata po zakończeniu działań wojennych. Ostatniego partyzanta zamordowano w 63 roku, Lalka. Ale Geremek nadal wskrzeszał teorie komunistyczne. To tam w tym rządzie jeszcze był zastępcą, wicepremierem. Był Kiszczak, NKWD-zista. Naściągali różnych Balcerowiczów, naściągali różnych innych wielkich uczonych, którzy przez 25 lat doprowadzili ten kraj do ruiny. Do ruiny gospodarczej, jak i do ruiny intelektualnej. Co obrazuje się właśnie w marszach KOD-u. Ludzie, którzy krzyczą Kaczyński gorszy od Jaruzelskiego, są debilami, są kretynami, są śmieciem ludzkim. Nie wiedzą o niczym, nie znają się na niczym, nie znają historii. Ja bym się zapytał takiej debilki czy debila, a jaką książkę ty w ogóle w życiu przeczytałaś? Wierzę. Nie przyjmują do wiadomości żadnych faktów wiarygodnych, miarodajnych, historycznych. Żadnych. Nie mam pojęcia dlaczego. Czy są aż tak złymi ludźmi, czy są po prostu takimi skurwysynami i parchami. Te ścierwa chodzą na manifestacje z flagami Unii Europejskiej. Te ścierwa wstydzą się polskiej flagi. Dlatego, że oni nienawidzą polskości i Polaków. Oni nienawidzą tego narodu. Oni nienawidzą tej nacji. Jak można iść na wiec z flagą Unii Europejskiej, gdzie przewodniczący Unii Europejskiej, niemiecki komunista Schulz, obraża Polaków. I to już któryś z kolei raz. Nie tak dawno powiedział, że siłą będą nam tutaj wprowadzać imigrantów. Oni będą nam wprowadzać coś siłą. Oni, Niemcy. Niemieccy komuniści. Ja zapytałem się tego Schulza. To znaczy napisałem na swojej stronie kilkanaście zdań. W 1944 roku, w czasie powstania warszawskiego, moja babcia miała 4 małych dzieci. W tym moją mamę, która miała 4-latka. Był głód, więc wzięła wór i jeśli ktoś zna rozmieszczenie tutaj mniej więcej od dzielnic, to wie jaka droga na piechotę jest ze Starego Tarchomina na Żeran. Poszła, moja babcia poszła do ogrodnika po ziemniaki. Niemiec zobaczył kobietę. No to co? No to przeładował i strzelił jej w twarz. Prosto w twarz. Umarła na miejscu. Osieraciła 4 dzieci. Niemcy, jak do tej pory, nie oddali Polsce za straty wojenne. O ile pamiętam, Alfons Klawkowski,
zrobił taką ocenę. Ja nie pamiętam dokładnie, czy to było według niego 530 czy 560 miliardów dolarów, czy marek. Jakaś śmieszna kwota. Straty ludzkie. No chyba tego się nie da policzyć w pieniążkach. Według mnie. Faszyści, którzy wabią się Stalin, Roosevelt i Churchill, zabrali nam 70 po wojnie. Tak wykrwawionemu i tak bohaterskiemu narodowi zabrali, o ile dobrze pamiętam, około 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. To była nagroda za to, że walczyliśmy o Anglię, za to, że razem z kacapami, nie, za to, że kacapy razem z nami poszli na Berlin, za to, że całą wojnę pomagaliśmy wszystkim dookoła, za to zabrali nam 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. I takie bydle, takie komunistyczne bydle śmie pluć Polsce w twarz? Premier Beata Szydło, jak na jej poziom, bardzo ładnie to ujęła, bardzo ładnie zaprotestowała. Nie wypada, być może, bo to jest kulturalna kobieta, powiedzieć wprost to, co myśli o tych bandytach. Natomiast ja teraz powiem. Potomku faszystów, potomku SS-mana, czy jakiejś innej kurwy, rue, szmato pierdolone, ty będziesz mi kurwo mówiła? Ty będziesz prezesowi Kaczyńskiemu i ty będziesz Andrzejowi Dudzie i Beacie Szydło mówił, że to jest zamach stanu? Ty bandziorze jeden, ty! Ty bandziorze! Ty bandyto! Zamknij tą szwabską mordę! A najlepiej jakbyś się kurwo powiesiła. Szmato jedno. A co na to kod? Nic. Popiera. Bandziora. Bandziora! Oni są tacy sami jak ten bandzior. Słuchajcie, bandziory jedno. Bandziory z kodu, bo to jest... Kod to są bandziory z Platformy, z PSL-u, z Nowoczesnej IDE, z Twoja Rucha, czy w ogóle lewactwo, które teraz nie jest w parlamencie. Słuchajcie, bandziory, dość złodziejstwa, dość oszustw, dość morderstw, dość zamachów. Dalej chcecie kraść? Dalej chcecie grabić te zgliszcza, które pozostały? O nie, bandziory jedne. Skończyło się. I uważajcie, bandziory jedne. Bo jeżeli będziecie chcieli przeprowadzić zamach stanu, to pamiętajcie, bandziory jedne. To już nie będzie drogą dyplomatyczną teraz rozmowy. Tylko bandziory, będziecie wieszani. Ja pójdę pierwszy, żeby was powiesić. Bandziory jedne. Won od PiSu, won od Andrzeja Dudy, won od Beaty Szydło, won od Jarosława Kaczyńskiego. Won! Ja nie jestem PiSowcem. Ja nie przepadam za PiS. Ale won od nich! Dlatego, że gdyby nie oni, to bandziory by dokręcili do 70 jeszcze wiek emerytalny, a w Niemczech zmniejszyliby na 60.
korporacjom w ogóle by dopłacali jeszcze zamiast... No w ogóle skąd ten szum u tego komunisty Schulz? Ano stąd, że przecież banki, ogólnie sektor ten grabiący, a głównie jest to sektor niemiecki, markety i tak dalej, tak dalej. Oni są tutaj, po prostu mają Eldorado bezpodatkowe. Dlatego się buntuje ta świnia. Ta szwajne po prostu, ta Hitler szwajne. Chłopaki trochę wkurwieni, bo mówią, a nie byłeś ani jednego, ani drugiego dnia. Ale oni, ale z drugiej strony wiedzą, że ja po prostu bym nie wytrzymał. Ja bym nie wytrzymał, bo ja potrafię się zachowywać kulturalnie w każdym towarzystwie. Ale jak ja bym zobaczył tego Frankensteina, który w deblistycznych ruchach podskakuje i trąbi, kto nie spisu ten... No to uwierzcie mi, to można mu powiedzieć, słuchaj debilu, nie skaż, boś nie kangur, czy koń rączy. Podszedł, ściągnął go z tej, no po prostu nie wytrzymałbym. No jeszcze podeszłaby jakiś kutas, jakiś śmieć by podszedł i powiedział coś, Kaczyński gorszy od Jaruzelskiego, to bym z nim dyskutował. Słuchajcie, to jestem teraz w lesie. Dyskutujemy z bolszewikami czy z Niemcami, którzy przychodzą tutaj i chcą nas zabić? Z nimi się nie dyskutuje. I się likwiduje, bo inaczej nas zabije. Okupacja faszystowsko-bolszewicka nadal trwa. Oni są teraz tak jakby w opozycji, ale oni są bardzo, bardzo mocni. Zobaczcie, jakie to są szwane, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. Jak pięknie to zrobili, żeby ubezwłasnowolnić, gdyby się okazało, że nie można tak sfałszować wyborów. Jak pan, być może Dukaczewski, wprowadził właśnie Petru zamiast Tuska. To jest wszystko robota służb specjalnych, bolszewickich, bolszewicko-faszystowskich. Dlatego, że oni grają na wszystkie strony, tylko nie na stronę polską. Oni się bratają i z Kacapami, i z Niemcami, i z Żydami, z Francuzami, z Anglikami, ze wszystkimi. Wszystko przeciwko Polsce. Także panie Petru, pana poziom jest na poziomie dna. Ja już nie mówię o wiedzy historycznej. Ale zobaczcie, gdzieś ktoś go tam troszkę podszkolił w komunikacji niewerbalnej, składa paluszki tego, zobaczcie, w ogóle nawet nie umie tego zrobić. No, mam nadzieję, że Tymochowicz go nie szkolił, bo wtedy Tymochowicz by dostał ode mnie dwójkę z minusikiem, no bo przecież tragedia. Jest to właśnie typowy obraz nowoczesnego intelektualisty. Za czasów NKWD, w 40-tych latach, to ten intelektualista, bo wymordowali praktycznie całą naszą inteligencję, to ci intelektualiści, ci stworzeni intelektualiści, to mieli poprzyszywane rozporki, jak to właśnie wspaniale mówi Leszek Żybrowski. Wielki Polak, bardzo wielki Polak. Szacunek ponad Pałac Kultury. A dziś oni nie mają obszczanych rozporów, ale chamstwo i prostactwo i drobnomieszczaństwo, w cudzysłowie, wychodzi z nich rewelacyjnie. Jestem w stanie zrozumieć, to znaczy, nie wybaczając, protestujących, tak jak mówię, z kodu, ogólnie nazywając ich kodem, tych, którzy kradną, tych, którzy mają profity ze złodziejstwa i z bandytyzmu i którzy nadal chcą kraść, oszukiwać, mamić, jątrzyć. Dziennikarzy, którzy z niczego mają bardzo grube pieniądze. Jestem w stanie ich zrozumieć, że bronią po prostu tej swojej racji, bo nadal chcą oszukiwać i kraść.
To jest wytłumaczalne. Oczywiście jest to nie do przyjęcia, ale jest to wytłumaczalne. Ale wytłumaczcie mi jedną rzecz. Jak taki lemming, kodowiec, protestuje przeciwko właśnie tej obecnej zawiązywanej demokracji i mówi nie, bo to jest coś złego i tak dalej, i tak dalej. Zrobili z niego niewolnika. Głównie ci kodowcy, co szli, to z tablecikami. Nie za starzy ludzie korporacyjni, bo im napieprzali do głowy, że jak Kaczyński przyjdzie, to będzie jakaś tragedia. No debile po prostu, zwykli debile. Zrobili z nich niewolników, zasuwają w obcych korporacjach. Pieniądze są transferowane tam. Tutaj jest nasz rynek grabiony, bo nasi rodzimi, nazwijmy ich biznesmeni, bo nasi rodzimi producenci, handlowcy dostają w dupę. Wytłumaczcie mi, dlaczego taki lemming protestuje. Został niewolnikiem. Dołożyli mu kilka lat do wieku emerytalnego. Ma problem z dostępem do lekarza. Ma problem po części, w bardzo dużej mierze, z dostępem do lekarstw. Ma chemiczne jedzenie, wprowadzenie GMO, innego syfu przetworzonego mięsa, antybiotyki itd., itd. Okradli mu surowce. Jest bezprawie. Nie ma w ogóle żadnych szans w sądzie. Bandzior ma większe prawa niż poszkodowany. Jest karany za batonika, za 99 groszy idzie do więzienia, a bandzior, który morduje, jest na pierwszych stronach gazet i w telewizji codziennie. Ludzie, wytłumaczcie mi. Naczelnik więzienia morduje osadzonego na wózku inwalidzkim, dźgając go w szyję nożem, nie będzie procesu, bo jest jednorazowo niepoczytalny, bo ma plecy. Wytłumaczcie mi, kogo oni bronią. Zamachy na nasze dobra, zamachy na w zasadzie na wszystko, co nasze. Na przemysł, na przyrodę, na naszą przyszłość, na to, co już wypracowaliśmy, co wypracowali nasi ojcowie i dziadowie i nawet pradziadowie. No i teraz mediowi, bandziory mediowe mają teraz pole do popisu. Ale gryzą i kąsają. Ale warczą i jątrzą. To są potomkowie ubeków, esbeków i innych bandziorów komunistycznych. Poziom ich jest żenujący. Poziom takich redaktorów jak Lis, jak Paradoska, jak Żakowski, Michnik jest żenujący. Oni przez swoich rodziców zostali wysłani do szkół, ale to słuchajcie, no nie zrobi się z gówna, nie wiem, no marmuru, no nie zrobi się. Można z gówna ulepić. Dla pozoru jakiś marmurowy pałac, ale to jest wszystko cały czas śmierdzące. I kto w takim pałacu zamieszka, kto się za chwilę zawali? Ulotne, krótko mówiąc. W domku z kart nie zamieszkamy. Oni najchętniej przystąpiliby do bardzo precyzyjnej operacji na mózgu, nie mając żadnego przygotowania. Jak ta operacja by wyszła?
Każdy pacjent is dead. Każdy. A mógłby jeszcze wiele lat żyć bez tej operacji. I taką część społeczeństwa mamy. Kretynów, debili, bez jakiejkolwiek wiedzy, bez jakiegokolwiek przygotowania, bez jakiejkolwiek chęci do nabycia wiedzy. Ale gadają i kłapią. Waj, waj. Mówię cały czas o tych bandziorach, którzy nie są w systemie. Którzy nie wiedzą, na czym polega. Bo te bandziory, którzy są zamocowani na czterech nogach w systemie, oni dokładnie wiedzą, że robią zło, że czynią barbarzyństwo, że plugawią, że niszczą. Oni dokładnie o tym wiedzą. Bo czasami ludzie mówią, ty, ale oni... Nie! Oni dokładnie wiedzą, co robią. Są sadystami. Oni mają misję. Ale część tej bandy, też bez mózgowców, robi to, bo robi, bo mówi, bo podpalą Polskę. Co najbardziej mnie mierzi właśnie u ludzi? Głupota i tempota. No ale tak być tępym, no to kurwa, to... No nie mogę tego zrozumieć, daję wam słowo, panowie. Nie mogę tego zrozumieć. Żeż taka tempota jest wśród ludzi, gdzie jest dostęp do bibliotek, gdzie jest dostęp do mediów. Ale przecież łatwo jest ocenić, co jest dobrym, a co złym. To jest bardzo łatwo ocenić. No nie. Bo podpala Polskę. Od początku istnienia, powiedzmy, rasy ludzkiej na Ziemi istniało niewolnictwo. Mocniejszy steroryzował słabszego, mówi, zapierdalaj mnie tutaj, piel, przynoś drzewo i tak dalej. Ale jak fikniesz, to w łeb albo cię zabije. I to niewolnictwo trwa do dzisiaj. Taka szmata, która mówi właśnie, że Kaczyński jest gorszy od Jaruzelskiego, jest również niewolnikiem. Tylko ona tego, ta szmata, tego nie widzi. Murzyn złapany w siatkę przez Europejczyka, który modlił się do słońca, do końca swojego życia, jak on miał w ogóle wiedzę, jaki dostęp do książek, jaki książek w ogóle, tak? Do wiedzy, do... Jaki kosmos, gdzie w ogóle, co jak, nie? Do końca wiedział ten Murzyn, że jest niewolnikiem. A te szmaty, mające dostęp w zasadzie, jak jest internet, no to praktycznie do... Wszędzie do wiedzy, tej dobrej i tej złej. Tylko trzeba teraz już przesiać to przez sito. Ta szmata jest niewolnikiem, ale tego nie widzi. No to porównajcie teraz tego Murzyna modlącego się do słońca do tej szmaty z kodu. Poziom intelektualny tego Murzyna jest tak wysoki w porównaniu z tą szmatą z kodu, że nie da się tego porównać. No nie da się po prostu tego porównać. Murzyn był niewolnikiem i szmata jest niewolnikiem. Murzyn doskonale zdawał sobie z tego sprawę, a szmata chwali tych, którzy ją zniewolili, rozumiecie to? No po prostu jest to dla mnie niewytłumaczalne. Staram się znaleźć jakąś odpowiedź właśnie na takie pytania, na takie zagwozdki.
Nie, no, nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie, słuchajcie. Można byłoby sobie usiąść, przez wieczór pogadać. Dlaczego? Z socjologami, z psychologami, z psychiatrami, z ludźmi, którzy... z filozofami. Ale to się, kurwa, nie da. No nie da się postawić diagnozy. Skąd ta tempota i ten imbecylizm wśród tych niewolników? Ja, kurwa, nie, no nie mam pojęcia. Może ktoś z was mi odpowie na to pytanie. Obawiam się, że też będziecie się zastanawiać, skąd ta durnota i kretynizm. Czego chcą? Powrotu bandytyzmu? Powrotu tego, że 50 kilka miliardów jest wyłudzonych VAT-u i nie można dojść kto? A jak małżeństwo, które tyle lat prowadzi firmę i 1 000 000 złotych chce z haczykiem zwrotu VAT-u i są uczciwi, to u nich półtora roku już trwa kontrola skarbowa i mają zablokowane aktywa i wszystko? Firma położona? Tego chcą? Żeby wypierdolić nasze firmy i żeby w ich miejsce weszły firmy faszystowskie? Tego chcecie? A po co Brownek ustawę ostatnio uchwalił, że na korzyść podatnika będzie, kurwa? To nie dla was, nie dla mnie, małe żuczki. Dla tych VAT-owców na korzyść, bo jak zawsze można znaleźć jakiś myk, że to będzie na korzyść. Ja pierdolę 1 000 000 000 złotych VAT-u i na moją korzyść będzie. Podzielę się tylko z kurwami. No to w tym rzecz. Żeby były fozy, nie fozy, żeby ludzie ginęli przy tym. Tego chcą. Ta banda, która wie, o co chodzi, a ta banda, która protestuje i nie wie, o co chodzi, to też tego chce, tylko ona nie wie, że nie sobie robią dobrze, tylko tym kurwą bandziorom, złodziejom międzynarodowym. Jak przychodzi co do wyłudzenia VAT-u, tutaj nie mogę powiedzieć kto, co i jak. Ktoś się tym na przykład zajmuje w skarbówce czy w izbie skarbowej. Ale nazwisko jest znane. To przejmuje ktoś wyższy temat i sprawa załatwiona. A ja, kurwa, i tego chcecie? Tego, żeby nawet sztućce były wynoszone z Pałacu Prezydenckiego? Kurwa. Debile jedno. Komuniści to kradli. Talon na samochód pierdolną, jakiś tam stara części, coś. To sobie zbudował samochód, ten, mieszkanie, dom. To sobie pierdolną samochód jakoś tak, ale to wszystko było tak. Oczywiście nie pochwalam. To było promilowe złodziejstwo. Oni kradli coś z fabryki, ale ta fabryka nadal działała, zatrudniała ileś tam tysięcy osób i eksport i tak dalej. A te kurwy za okrągłej zdrady, za okrągłego stolca kradną nie fabryki, i kilka fabryk. Oni okradli całe gałęzie. Gałęzie przemysłu ciężkiego, przemysłu hutniczego, przemysłu stoczniowego. Bankowego. To nie jest złodziejstwo samochodu z fabryki FS, małolitrażowych samochodów albo z FS. To nie jest tego typu złodziejstwo. Prawdziwe złodziejstwo
rozpoczęło się przez tych samych komunistów i przez ich dzieci właśnie od 89 roku. I dlatego ta banda z nowoczesnej idei, PSL-u i Platformy tak bardzo warczy i kąsa, bo nadal chcą kraść. Ukradli już tyle, że to trudno w ogóle tam ponad 7,5 tysiąca zakładów ukradli, ale jest jeszcze mało, bo zostały jeszcze surowce. Niewiele zostało, ale zostało. Zawsze można coś wymyślić, żeby tego niewolnika przycisnąć i jeszcze wydoić od niego. Zabrać mu dzieci i zniemczyć. Albo Ukraińcom, albo islamistom dać. No podobno teraz ustawa wyszła właśnie, że bardzo szybko PiS działa, bardzo pięknie działa, że nie będą odbierali już dzieci, na przykład matce, bo jest gruba. No to kurwa, no to jak będzie chuda, to też jej odebrać? Bywa tak, że Lemming pisze: byłem Lemmingiem, ale teraz rozumiałem, że tak nie jest. I to mi się bardzo podoba, czyli nie każdy Lemming do końca będzie Lemmingiem. Spróbujmy edukować Lemminga, który jest do wyedukowania. Może nam się... Każdy taki nasz czyn, gdzie chociaż jednego Lemminga w ciągu roku przerzucimy na normalną stronę mocy, to jest wielki sukces. Dlatego, że Lemming, taki Lemming, jeśli zrozumie, to on dopiero dostaje powera i mówi: kurwa, jak to? Ja całe życie w to wierzyłem. I nagle jest odwrotnie. To on dostaje powera i on uczy innych Lemmingów. Oczywiście mu się w większości nie uda. Ale każdy zdobyty Lemming to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo dużo. Nie każdy Lemming jest Lemmingiem. Nieświadomy Lemming nie jest Lemmingiem. Trzy rozbiory nie dały rady naszej Polsce. Faszyści i NKWDziści i bolszewia nie dała rady Polsce. No i te kurwy z nowoczesnej idei, ZSL-u, LSD i patologii obywatelskiej też nam nie dadzą rady. Uwierzcie mi, Polak to jest taki zakapior. Jeszcze Polska nie zginęła. Uwierzcie mi. Już tak myślałem, ale widzę, że nie. Jakaś iskierka w ogniu się tli. Rozpalmy ten ogień, rozdmuchajmy. A potem przyjdzie dużo, dużo osób. Zresztą na marszach widać, że jest bardzo dużo osób. I wzniecimy ten ogień wolności Polski. Spalimy tych skurwysynów komuchów i faszystów. W tym naszym ogniu, który powstaje z tej iskierki. Uwierzcie, jest na to szansa. Ale trzeba działać. To jest obowiązek każdego Polaka. Zniszczyć wroga. Zniszczyć komunistę, zniszczyć faszystę i innego kurwa robala. Żegnam was, do następnego razu.